Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale w nowym filmie. Kochani, mamy dzisiaj piątek i pomyślałam sobie, że zrobimy sobie takiego weekendowego reading vloga z książką Marty Kisiel Mała draka w fińskiej dzielnicy. To jest książka, która miała premierę dosyć niedawno i ja gdzieś tam na swoim TBR-ze ją miałam i tak sobie pomyślałam, że chyba mam ochotę na coś lekkiego, wesołego, śmiesznego i polskiego. Tak jakoś pomyślałam, że mam na coś takiego ochotę. No i weszłam sobie na mój TBR, który mam zrobiony na Legimi i tam zobaczyłam, że no czeka w kolejce książka Marty Kisiel, właśnie Mała draka w fińskiej dzielnicy. No i mamy audiobooka i tak sobie pomyślałam, że w sumie fajnie, bo w audiobooku lubię mieć jedną książkę, a na Kindlu lubię czytać książkę inną. I teraz właśnie na Kindlu czytam trzeci tom. Jak ta książka się nazywa? Grzeczna dziewczynka musi zginąć. Trzeci tom chyba tak się nazywa. A pierwszy to oczywiście Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki. Ja pierwszy tom czytałam w marcu, drugi tom czytałam dosłownie kilka dni temu, przedwczoraj skończyłam i wczoraj zaczęłam trzeci tom, bo tak się wkręciłam, tak mnie po prostu ta historia wciągnęła i zaintrygowała, że bardzo chcę wiedzieć, co będzie dalej i dlatego sięgnęłam po trzeci tom, a w audiobooku chciałabym właśnie coś lżejszego i śmiesznego sobie puścić. Zobaczymy w ogóle jeszcze, jak z tym będzie, ponieważ czytałam opinię, że ta książka dla niektórych jest właśnie bardzo przyjemna, zabawna i taka no ciepła na serce dosłownie, a niektórzy pisali, że jest jakaś w ogóle ani śmieszna, ani w ogóle bardzo im się nie podobała. Tak powiem. Przeczytam wam może w ogóle, o czym ta książka jest. Uwaga na babcie. Czasem skrywają przed światem wiele tajemnic. Sława Żmijan powraca do rodzinnego miasteczka, dźwigając samotny plecak i poczucie życiowej porażki. Na szczęście w starym Deszcznie wszystko jest na swoim miejscu. Fińskie domki, ukochane babcie. Własne i przysposobione. Przyjaciele z dzieciństwa, gadające chodniki. Okej, no może tak nie do końca wszystko. W samym środku lata w sielskim miasteczku niespodziewanie wyrasta mała draka nie z tego świata. A pytania mnożą się jedno za drugim. Dlaczego fińskie domki są fińskie? Rosół z lubczykiem czy bez? Co łączy Dzień Wagarowicza i Międzynarodowy Dzień Geodety? Skąd szczuropodobne włochate ziemniaczki grasujące na ulicach Starego Deszczna? A przede wszystkim, jakie tajemnice skrywają przed światem wielce szanowne babcie z fińskiej dzielnicy? Sława i spółka muszą jak najszybciej znaleźć odpowiedź, bo pewne sekrety mogą kogoś kosztować życie. Znowu. No, taki jest opis od wydawcy. Bardzo mnie to zaciekawiło. Sorry oczywiście za odgłosy za oknem, ale jest dzisiaj strasznie gorąco. Jest jakieś 27 czy 8 stopni. Ja bardzo nie lubię takiej pogody, ale staram się po prostu ignorować to ciepło bijące z dworu, natomiast no, muszę trochę mieć otwarte okno, ponieważ mimo, że jest bardzo gorąco, to wieje, więc nie jest tak źle, jak mogłoby być. I troszeczkę słońce szaleje, ale myślę, że to w niczym nam nie przeszkadza. Dobrze, będziemy w takim razie sobie tą książkę czytać, ja wam będę opowiadać, jak mi się podoba. Jestem bardzo ciekawa, opis jest dosyć taki, no, wciągający, bo i gadające chodniki, i jakieś włochate ziemniaczki. No, wszystko to brzmi bardzo intrygująco. Jeszcze wam chciałam pokazać, że zamówiłam sobie, zobaczcie, taki kubek jesieniarski i tutaj tak naprawdę to jest idealny kubek dla książkowego liska. No, powiedzcie, jest tutaj książka, jest tu lis i jest tu jesień. No, ja kocham jesień, to jest moja ulubiona pora roku. Najbardziej kocham jesień i znalazłam w internecie właśnie taki kubek. Troszkę się odbija chyba słońce, ale mam nadzieję, że to widać. Potem jeszcze wam może nagram, albo no potem wam nagram po prostu, jak on wygląda. I jest tutaj to, co kocham najbardziej: lisy, książki i jesień. No jest przepiękny. No, więc tak, mam kawę.
Mam też troszeczkę zakupów jesiennych, które ostatnio zrobiłam i w internecie, i stacjonarnie, więc myślę, że dzisiaj również Wam pokażę troszeczkę zakupów jesiennych. Wiem, że jest połowa sierpnia, wiem, ale słuchajcie, no te rzeczy już pokazują się w sklepach, więc chcąc nie chcąc, robię te zakupy. Te rzeczy już są dostępne, więc ja po prostu kupuję, bo po pierwsze nie mogę się oprzeć, bo kocham jesień, a po drugie za chwilę tych rzeczy nie będzie, one będą wyprzedane i tak naprawdę, no słuchajcie, pewnie październik i zaraz będą rzeczy świąteczne. Więc tak naprawdę teraz jest czas na kupowanie tych jesiennych rzeczy, bo 2 miesiące i będą święta, no niestety, tak to teraz wygląda, tak wygląda teraz handel. Niestety, no tak to nie przeskoczymy tego, nie zmienimy dat dostaw. Więc ja po prostu się z tym pogodziłam i kupuję te rzeczy już teraz. Mi to nie przeszkadza, bo kocham jesień, a potem już świąteczne rzeczy mnie tak nie jarają, bożonarodzeniowych aż tak bardzo nie pragnę. Więc też wtedy już nie kupuję, kupuję właśnie tylko te jesienne. Więc pokażę Wam mniej więcej, co tam sobie kupiłam. No i oczywiście będę opowiadać o książce. Zapraszam do oglądania dalej.
Dobra, zabieram się za obowiązki i od razu będę sobie słuchała książki. I chciałam Wam pokazać, że mam też nowe słuchawki. Tutaj na dole napiszę Wam dokładną nazwę tych słuchawek, ponieważ chciałam powiedzieć, że są fantastyczne. Kosztowały stówkę, ja je kupowałam na Allegro, ponieważ moje poprzednie słuchawki bezprzewodowe po prostu się popsuły. One już przestawały w ogóle łączyć się z telefonem. Ja je ładowałam, one się wyłączały, coś tam było bardzo nie halo i po prostu zdecydowałam, że potrzebuję już nowych i zdecydowałam się na takie niebieskie. Oczywiście tutaj Wam, jak mówię, napiszę dokładną nazwę, bo one są też kupowane z polecenia. I ja chciałam dokładnie takie słuchawki bezprzewodowe, żebym mogła w nich chodzić oraz biegać po bieżni, bo teraz to jest dla mnie dosyć istotne, żebym przy bieganiu po prostu nie denerwowała się, że te słuchawki mi ciągle wypadają i muszę powiedzieć, że te trzymają się bardzo dobrze. Ani razu mi nie wypadły w trakcie treningu, a chodziłam już, biegałam, sprzątałam, bardzo je przetestowałam, bardzo mocno je przetestowałam i już w różnych warunkach je nosiłam i używałam. I muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo dobrze się sprawdzają. Są wygodne, mają super zasięg, nie przerywa tutaj nic. Co jeszcze mogę powiedzieć? Długo trzyma bateria. Wygodne, bardzo ładnie wyglądają, niedrogie, za stówkę, dostępne na Allegro, więc polecam i tak jak mówię, dobrze trzymają się ucha, więc jeżeli szukacie czegoś, co będzie na przykład dobre do biegania, to jak najbardziej te mogę polecić. Przychodzę z małym jesiennym holem, tak jak obiecywałam. Stacjonarnie w Sinsayu kupiłam taki wazon, bardzo mi się spodobał, bo ma fajny kolor, to jest taki bardzo ciemny pomarańcz, już wpadający w brąz i naprawdę wygląda fajnie, jak taka wysoka dynia. Bardzo mi się spodobał, więc sobie go wzięłam i on był jakoś bardzo tani, 15,99 zł, więc stacjonarnie wazon. Potem byłam w TK Maxie i upolowałam dwie świeczki. Bardzo mi się podoba tutaj ta nakrętka w dynie, ale też oczywiście zapach Pumpkin Season. Bardzo mi się spodobał ten zapach i również ten zapach przepiękny, Pumpkin Spice. No i tutaj powiem szczerze, że też bardzo mi się spodobał ten słoik, bo potem sobie tutaj resztkę wosku po prostu wyczyszczę, jak wypalę tą świeczkę i będę miała piękny słoik. Tutaj ta świeczka była za 50 zł, a ta była za 40. Więc myślę, że naprawdę spoko, tym bardziej, że ta firma DW Home jest naprawdę bardzo, bardzo fajną firmą, jeżeli chodzi o świeczki. Mają super zapachy, świetnie się dopalają i tutaj, jak widzicie, są nawet dwa knoty i dzięki temu nie robi Wam się taki tunel, tylko bardzo fajnie się ta świeczka wypala. No tutaj jest jeden, wiadomo, bo jest węższa ta świeczka, ale tutaj są dwa i o, aż otworzyłam i poczułam ten przepiękny zapach, naprawdę. No, muszę powiedzieć, że te zapachy są wyjątkowe i oczywiście szata graficzna również bardzo mi się podoba. No, jest przepiękna po prostu. No i tutaj też ten pojemnik. Wydaje mi się naprawdę piękne takie liście. No, naprawdę mi się to spodobało. Wydaje mi się, że jest przepiękne. Potem byłam w Pepco i kupiłam takie dwa pojemniki. Były po 5 zł. Hello Autumn i chciałabym tutaj trzymać herbaty po prostu. Nie wiem, czy gdzieś tutaj sobie postawię, czy będą w szufladzie, ale pomyślałam, że fajnie po prostu będzie tutaj wsypać herbatki, więc wzięłam dwa takie opakowania. I teraz jeszcze moje zamówienie internetowe z Sinsaya. Kupiłam dwie takie szklanki imitujące dynie i naprawdę bardzo mi się spodobały. Do jakiejś herbatki, do kawki czy do czegokolwiek. No wydaje mi się, że są naprawdę przeurocze, takie delikatne, bardzo fajne. Tutaj też kupiłam sobie taki kubeczek, był za dyszkę. No nie mogłam się oprzeć, Morning Pumpkin. No naprawdę, nie mogłam się oprzeć. I tutaj jeszcze taki malutki talerzyk. Chciałabym tutaj sobie przełożyć moją szałwię i palo santo, bo teraz jest na takim talerzyku zajączka, jeszcze wielkanocnym, więc tutaj bym chciała przełożyć właśnie na taką dynię, żeby było sezonowo. No i takie moje zakupy. Czy coś jeszcze? Nie, na razie to wszystko.
Takie małe jesienne zakupy, na pewno później będzie tego trochę więcej, ale na razie tyle. Czytelniczym, ponieważ udało mi się przesłuchać cały audiobook nowej książki Marty Kisiel Mała draka w fińskiej dzielnicy. I muszę powiedzieć, że na początku nie mogłam się za bardzo w tą całą historię wkręcić.
Nie załapała mnie ta historia od samego początku, a ja ogólnie lubię, jak mnie coś od samego początku chwyci, bo potem mi się dużo łatwiej i lżej czyta. Natomiast tutaj był trochę problem. Za bardzo nie mogłam się wczuć w całą akcję i w fabułę, natomiast później, mniej więcej od połowy, już popłynęło. Już bardzo szybko mi się tego słuchało, bardzo przyjemnie mi się słuchało tej książki. Natomiast chciałam się odnieść właśnie do kilku rzeczy, które wyczytałam w komentarzach innych osób o tej książce, ale to zaraz. Najpierw Wam powiem, o czym ta książka jest. Już czytałam Wam opis, ale tutaj powiem to po prostu własnymi słowami, jak ja odebrałam tą całą historię. Poznajemy Sławę, która po takich życiowych przebojach postanawia spakować plecak, najpotrzebniejsze rzeczy i wrócić do swojego rodzinnego miasteczka, do swojej babci. Cała jej podróż jest opisana bardzo tak zabawnie, ponieważ ona tam w głowie dużo rzeczy sobie próbuje ułożyć, wiele przetrawić i mniej więcej wprowadzić nas w temat tego, co się u niej dzieje i dlaczego ona do tego miasteczka właściwie wraca. No i w momencie, gdy Sława przyjeżdża do miasteczka, do swojej babci, do domu rodzinnego, okazuje się, że już jest noc, w ogóle babcia śpi, nie czeka na nią, tylko właśnie poszła spać. No więc Sława po prostu otwiera sobie drzwi swoim kluczem, no i tam się, wiecie, ogarnia, myje się i idzie spać. No i następnego dnia, jak wstaje, no to pierwsze, co rzuca jej się w oczy, to jakby nietypowe rzeczy w tym domu. To znaczy, ona nigdy raczej nie spotkała się z tym, żeby na przykład wszystko było tak dokładnie poukładane w tym domu. To znaczy, ten dom wyglądał, jakby tam nikt nie gotował, nie sprzątał, w takim sensie, że się nie krzątał, nie ma porozkładanych na przykład jakichś rzeczy, jakieś filiżanki gdzieś na stole, jakiejś niedopitej herbaty, jakiegoś talerzyka po śniadaniu. To wszystko jest jakby sprzątnięte. Wszystko jest poukładane na swoich miejscach i tak jakby Sława nie jest do tego przyzwyczajona, bo to tak wygląda, jakby tam nikogo nie było, jakby tam nikt nie żył. No i też zaskakuje ją to, że była zimna woda, że no nie zdążyła, znaczy tak sobie tłumaczy, że po prostu ta woda zdążyła ostygnąć w bojlerze, nim po prostu przyjechała do domu, natomiast to nigdy się nie zdarzało, więc jest to dla niej no takie ciekawe, intrygujące. No i też podpada jej to, że w lodówce nie ma za bardzo jedzenia. No i Sława się troszeczkę niepokoi, zaczyna szukać tej swojej babci, no i znajduje ją przy robótce. Ta babcia sobie siedzi i coś tam dzierga. No i Sława zaczyna ją tam podpytywać. Wiecie, wita się z nią, przytula ją, no i zaczyna z nią rozmawiać i ją podpytywać. No babciu, co się dzieje? Kiedy byłaś ostatnio na zakupach? No i babcia się tak wymiguje, tak nie do końca mówi prawdę, natomiast Sława też boi się tego, że babcia zacznie przesłuchiwać ją, dlaczego ona przyjechała do tego miasteczka, co się wydarzyło, co się stało, więc szybko się zbiera, żegna się z babcią i mówi, że idzie na zakupy, kupi coś do jedzenia. No i jak idzie do tego miasteczka po zakupy, no to okazuje się, że wszyscy, którzy ją znają, podchodzą do niej, no i jakby mówią jej: Sława, bardzo mi przykro, jak się trzymasz, co u ciebie? Jakby wszyscy jej sugerują, że coś jest nie tak i że jest im jej żal. No i Sława już w swojej głowie, wiecie, myśli sobie, że oni wiedzą, że mi się nie udało tam, że poniosłam porażkę, że wróciłam tutaj z podkulonym ogonem. Oni na pewno wiedzą. Ale z drugiej strony sobie myśli, skąd oni mają wiedzieć, skoro nawet jeszcze babcia nie wie. Nie zwierzyła się jeszcze babci, to skąd mają wiedzieć inni mieszkańcy miasteczka. No więc troszeczkę zdezorientowana postanawia wypytać babcię, o co chodzi, i kiedy wraca do domu, to w drodze spotyka swojego przyjaciela z dzieciństwa, który nosi ksywkę Bambi, i on prowadzi sklep z pamiątkami, takimi regionalnymi pamiątkami właśnie w tym miasteczku. No i on jej tam proponuje pracę, ponieważ Sława mu się zwierza, że właśnie wróciła i że nie ma pracy, nie ma co ze sobą za bardzo zrobić, a że jest sezon, bo jest lato, no to
Bambi po prostu jej proponuje pracę w tym swoim sklepiku, ponieważ tam jest ruch, jest bardzo duży ruch, bo jest sezon, są turyści. No i on jest tam sam, więc potrzebowałby pomocy. No i takim sposobem Sława na jakiś czas otrzymuje pracę. Natomiast później właśnie jej przyjaciel ją uświadamia w tym, dlaczego mieszkańcy tak się nad nią litują i dlaczego wszyscy do niej podchodzili i mówili, jak jest jej przykro. Sława jakby nie może uwierzyć w to, co on w ogóle ten Bambi do niej powiedział i dlaczego wszyscy w miasteczku tak do niej mówią i dlaczego traktują ją z takim politowaniem. Ona jakby jest w ogromnym szoku i ja też się tego nie spodziewałam, powiem szczerze. To było dla mnie zaskoczenie, ale bardzo fajne zaskoczenie. Znaczy ja się tego nie spodziewałam, nie domyślałam się, więc to zaskoczenie było dla mnie bardzo pozytywne, bo no, wiecie, nie przewidziałam tego, więc ja to najbardziej lubię w książkach, kiedy faktycznie jednak czegoś tam nie przewidzę. No i Sława nie może uwierzyć właśnie w te słowa Bambiego, więc leci do babci, żeby to skonfrontować, żeby dowiedzieć się prawdy. Po drodze razem oczywiście Bambi jakby jej towarzyszy, no bo widzi, jaka jest roztrzęsiona, więc towarzyszy jej do tego domu. Po drodze spotykają jeszcze swoją kolejną przyjaciółkę z dzieciństwa, która akurat wynosi śmieci. No i Bambi właśnie ją woła i mówi: słuchaj, powiedz naszej Sławie, jak to było, dlaczego ludzie ją tak traktują. Ona potwierdza wersję Bambiego. Sława absolutnie jakby się od tego odcina, mówi: nie, to jest niemożliwe, więc wszyscy całą trójką lecą do tego domku babci, żeby porozmawiać z babcią i po prostu skonfrontować to wszystko, czego Sława się dowiedziała. No i tam, od tego momentu, kiedy oni wchodzą do tego domku we trójkę i zaczynają rozmawiać z babcią o tym, co się wydarzyło, od tego momentu zaczyna się mocno dziać. Naprawdę. Tam cała atmosfera się zagęszcza i powolutku od tamtego momentu dowiadujemy się wielu rzeczy, które się wydarzyły. Ta babcia też nie do końca wie wszystko. Pewnych rzeczy się domyśla, mnóstwo rzeczy ukrywała przed wnuczką, ale zaczyna tam niektóre rzeczy jej zdradzać. O niektórych w ogóle nie chce mówić, nic jej nie zdradza, a niektórych na przykład nie pamięta. A to jest bardzo istotne, bardzo ważny na przykład moment w życiu, a ona w ogóle nie pamięta, nie wie co się wydarzyło, ma jakby, wiecie, wymazaną pamięć trochę. No i Sława razem z przyjaciółmi postanawia jakby rozwikłać tą zagadkę, co tam się wydarzyło, dlaczego jest tak, a nie inaczej i jak to wszystko rozwiązać. Książka mi się ogólnie podobała. Szybko się czytało, tak jak mówię, od tej drugiej połowy, kiedy już dowiedziałam się mniej więcej, o co chodzi z tą babcią, to już byłam ciekawa i wkręcona, o co tam chodzi i co te babcie namodziły. Bo później oczywiście jest jeszcze w to włączona babcia Bambiego, babcia tej przyjaciółki, w ogóle jest tam więcej babć po prostu i wnucząt w to wszystko wplątanych. No i widziałam właśnie w internecie, że ludziom podoba się ta książka, że jest taka lekka, przyjemna, że jest zabawna, że jest też taka przytulna, ale widziałam też mnóstwo opinii, że to nie jest w ogóle śmieszne, że to jest jakieś głupkowate. Ludziom się ogólnie, niektórym ta książka nie podobała. W związku przede wszystkim z tym humorem, i tutaj muszę faktycznie się odnieść do tego, że humor był. Książka miała być ewidentnie z podszyciem mocno humorystycznym, natomiast niektóre żarty, niektóre sytuacje humorystyczne były moim zdaniem przesadzone, wymuszone, infantylne, dziecinne wręcz. I nawet mogę się pokusić o opinię, że czasami ja już na początku dialogu dokładnie wiedziałam, jaki taki, wiecie, standardowy, typowy żart czy gra słów zostanie użyte za chwilę, tam za parę zdań. I dosłownie tak było. Więc mogłam przewidzieć niektóre sytuacje niby zabawne, które miały być. Takie, wiecie, też taki humor sytuacyjny. No to można było spokojnie go przewidzieć i no i tak naprawdę to już mnie nie śmieszyło, bo ja wiedziałam dokładnie, co tam zostanie powiedziane albo co tam zostanie zrobione. Więc to było trochę takie cringe'owe. Muszę przyznać, że mnie to leciutko odrzucało momentami i dlatego chyba też nie mogłam w pierwszej części aż tak mocno się wgryźć w fabułę
I w całą tą książkę, ponieważ odrzucał mnie ten taki nachalny humor, który wymuszał wręcz śmiech. W sensie takim, tutaj pokazywało wam, tu dokładnie macie się zaśmiać. Jak wiecie, w sitcomach, nie? Dokładnie tutaj to powinno być śmieszne i powinniście się tu zaśmiać. To mnie trochę irytowało i mnie odrzucało. Później w drugiej części książki było już tego mniej. Niektóre żarty były naprawdę fajne. To muszę powiedzieć, że w niektórych momentach ja się szczerze zaśmiałam, bo czegoś tam się nie spodziewałam i to było zabawne. Natomiast w większości niestety ten humor jest no taki cringe'owy trochę, nie? Taki wymuszony. No i to mnie tutaj odrzuciło. Natomiast jeżeli lubicie w miarę lekkie książki o takim humorze dosyć specyficznym, trochę sarkastycznym, ale dość specyficznym i lubicie na przykład mitologię fińską, no to ta książka będzie idealna dla Was, bo tam jest bardzo dużo o fińskiej mitologii, legendy, wierzenia, bardzo, to jest w ogóle serce tej książki tak naprawdę. Jeżeli lubicie takie fińskie legendy, to tam się na pewno odnajdziecie, bo wszystko się wokół tego kręci. Szczególnie właśnie ta druga część, kiedy dowiadujemy się dokładnie, o co chodziło. To było bardzo fajne, muszę powiedzieć. Dowiedzieć się troszeczkę więcej właśnie z fińskiej mitologii, o wierzeniach, legendach, o tych nazwach różnych stworzeń, no bo jak my mamy swoją słowiańską mitologię, no to fińska jest inna, więc bardzo fajnie było się o tym troszeczkę więcej dowiedzieć. To było naprawdę interesujące i no takie zaskakujące, ale naprawdę to jest jedna z lepszych stron tej książki. Ta fińska właśnie mitologia i no ta wiedza, którą dzięki temu zdobywamy. To było naprawdę bardzo, bardzo fajne. Polecam ogólnie książkę, tylko jeżeli musicie po prostu wczuć się w ten humor, bo jeżeli ten humor Wam nie podpasuje, to cała książka będzie męczarnią, dosłownie. Mi na początku sprawiała pewien problem, tak jak mówię, ta pierwsza połowa była trochę dla mnie wyzwaniem, natomiast już później bardziej mnie wciągnęła sama fabuła i właśnie te fińskie mitologie, fińskie legendy i przesłania i to jakby mi zrekompensowało ten troszkę dziwny humor. Więc bardziej byłam właśnie wciągnięta w tą fabułę niż w całą otoczkę tej historii. Dobrze, kochani, mam już dzisiaj niedzielę, ja chyba nie będę dzisiaj już nic nagrywać. Usiądę sobie do montowania tego vloga. Dawno mnie tu nie było na YouTubie i muszę powiedzieć, że się stęskniłam, ale ta przerwa była mi ewidentnie potrzebna. Nawet bardzo potrzebna. No. Myślę, że będę na tym YouTubie na razie. Nie wiem jak często i jak regularnie, ale postaram się co jakiś czas coś tutaj pogadać i Wam wrzucić na kanał, żeby coś tutaj jednak się działo, ale nie wiem na jak długo. Zobaczymy. To wszystko jest bardzo, bardzo płynne. Natomiast dzisiaj udało mi się skończyć tego reading vloga. Bardzo się cieszę, bo to też nie było takie oczywiste. Ale bardzo, bardzo się cieszę, że filmik będzie. Dajcie znać, czy czytaliście nową książkę Marty Kisiel, czy coś innego może fajnego czytaliście. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co tam u Was, jak się czujecie, jak Wam mijają wakacje. Mi mijają naprawdę bardzo, bardzo spoko. Muszę powiedzieć, że naprawdę fajnie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia już, mam nadzieję, bardzo niedługo. Cześć!